Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Staraliście się kiedyś komuś pomóc, ale wyszło z tego więcej szkód niż pożytku? Dziś porozmawiamy o Elihu, który pragnął pomóc Hiobowi w czasie próby. Zapewne nauczymy się czegoś, co pomoże nam być prawdziwymi pocieszycielami. Zapraszam na zajęcia. Witam zespół w studiu. Cóż za ciekawa seria. Myślałem, że studium powstałej prawie 3500 lat temu księgi, traktującej o nieszczęściach, będzie dość przygnębiające, ale zawiera ona istotne życiowe lekcje. Wierzę, że Duch Święty będzie nas prowadził. Cieszę się, że jesteście z nami. Z przyjemnością czytamy korespondencję nadsyłaną przez was z całego świata. W różnych miejscach członkowie naszego zespołu kojarzeni są ze Szkołą Sobotnią Hope Channel. Cieszą nas nadsyłane przez was wiadomości. Przypominamy nasz adres mailowy. Ze Stanów Zjednoczonych pisze do nas Joyce, która jest flebotomistką. Wiecie, czym się zajmuje flebotomistka? Nicole? Jest to osoba, która pobiera próbki krwi i wysyła je do laboratorium, na przykład, żeby sprawdzić, czy nie masz niedoboru elektrolitów. Widać, że mówi lekarz. Ja tylko wiedziałem, że cię kłują i pobierają krew. Joyce pisze, wasze zajęcia podnoszą mnie na duchu. Cały tydzień studiuję lekcje biblijne, a w sobotę wstaję wcześnie rano, żeby posłuchać Szkoły Sobotniej Hope Channel. Te programy pomagają mi myśleć niekonwencjonalnie. Nauczyliście mnie nigdy się nie poddawać. Dzielę się waszymi spostrzeżeniami w szkole sobotniej. Inni mówią, nie myśleliśmy o tym w ten sposób. Nieoceniona pomoc, tak trzymać. Zawsze oczekuję każdej kolejnej lekcji. Dziękuję, Panie Jezusie, za Twoją miłość do mnie i za Szkołę Sobotnią Hope Channel. Dziękujemy Ci, Joyce, za tę wiadomość. Brian pisze z Dominikany. Mieszkam na pięknej, tropikalnej wyspie. 3 lata temu zacząłem oglądać Szkołę Sobotnią Hope Channel, gdy podjąłem studia w języku angielskim. Z początku chciałem wprawić się w tym języku, ale teraz czerpię z tych zajęć błogosławieństwa. Duch Święty posługuje się wami w przedstawianiu treści lekcji. Są one dla mnie pomocne, także dlatego, że prowadzę zajęcia w młodzieżowej klasie Szkoły Sobotniej. Gdy porównuję to, gdzie byłem 3 lata temu, z tym, gdzie jestem teraz, to widzę 100% postęp. Jestem lektorem języka angielskiego na uniwersytecie. Czuję się teraz częścią rodziny. Wiele się razem z wami uczę. Mam nadzieję, że kiedyś zostanę członkiem waszego zespołu. Jeśli zjawisz się w studiu, gdy będziemy nagrywać, to znajdzie się tu dla ciebie miejsce. Jackie pisze z Australii. Czy ktoś z was był kiedyś w tym kraju? Chyba tylko ja. Piszę do was po raz drugi z Queensland. Dziękuję wam za rozważania biblijne. Oglądałam je we wtorki i piątki. To moja siostra Christine powiedziała mi o tych programach. Teraz, mogąc je odbierać w domu, korzystam z nich od poniedziałku do piątku. Chodzi o programy Daily Hope. Staram się nie przegapić żadnego odcinka. Moje życie zostało odmienione dzięki temu, że moja siostra odkryła Szkołę Sobotnią Hope Channel. Dziękuję, siostro! Moje życie zostało odmienione. Dziękuję, że zawsze dzielicie się z nami Bożym przesłaniem. Jeśli nie zobaczymy się na tej ziemi, dzięki Bożej łasce zobaczymy się w niebie. Ostatnia dziś wiadomość. Sean zamieścił wpis na naszym profilu na Facebooku. Jeśli korzystacie z usług tego serwisu, odszukajcie profil Hope Sabbath School. Nasze poczynania śledzi tam już ponad 170 tysięcy osób. Uśmiechamy się, gdy klikacie lubię to. Bo cieszy nas, że należycie do naszej rodziny. Sean napisał, co następuje.
Od razu bardzo polubiłem szkołę sobotnią Hope Channel. Ostatnio zauważyłem, że czasami również inne osoby prowadzą zajęcia. To dobry pomysł. Sean dziś będzie zadowolony, bo obok mnie siedzi Trisha Lee, która poprowadzi zajęcia. Pomachaj do Seana, żeby wiedział, że tak jest naprawdę. Sean kończy. Tak trzymać, niech Bóg nadal błogosławi każdej osobie, dzięki której funkcjonuje szkoła sobotnia Hope Channel. Cieszymy się, że i ty należysz do naszej rodziny. A teraz będziemy wspólnie śpiewać. Pewnie nie myśleliście, że będziecie śpiewać w telewizji. Słowa tej pieśni biblijnej tak dobrze pasują do studium Księgi Hioba. Pieśń ta powstała wiele lat po spisaniu Księgi Hioba. Chodzi o Psalm 27, napisany przez Dawida. Słowa tego psalmu zawierają wielką pociechę i nadzieję. Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądał dobroć Pana w ziemi żyjących. Oczekuj Pana, bądź dzielny, a On umocni twoje serce. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord. In the land of the living, wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Wait, I say, on the Lord. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord. In the land of the living, wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait on the Lord, be of good courage, shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Wait, I say, on the Lord. Cóż za poruszająca pieśń. Nie mogę się już doczekać tego studium. Trisha Lee, Bóg wspaniale głosi przez Ciebie swoje słowo. Zapraszam Cię do modlitwy i prowadzenia zajęć. Skłońmy czoła do modlitwy. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś z nami w czasie prób, że my również możemy nieść pokrzepienie cierpiącym. Ucz nas, jak uwielbiać Ciebie naszymi słowami, jak budować Słowem, a nie burzyć. Ucz nas, Ojcze. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Kontynuujemy studium Księgi Hioba. Przypomnijmy sobie, kim on był i co się z nim stało. A później przejdziemy do kolejnych wypowiedzi jego przyjaciół. Dowiemy się, jak wypowiadać mądre słowa we właściwym czasie. Nathan, czy zechciałbyś streścić historię Hioba? Hiob był znanym mieszkańcem Wschodu. Był człowiekiem prawym, szanowanym. Miał 10 dzieci. Bóg błogosławił mu też ogromnym dobytkiem. Nagle, nie wiadomo dlaczego, jego życie legło w gruzach. Hiob nie wiedział, co było tego powodem. Wielki bój rozszalał się na dobre. Patriarcha pytał Boga, dlaczego mi to robisz? Jednego dnia stracił wszystkie dzieci i cały dobytek. Jakby tego było mało, całe jego ciało pokryły złośliwe wrzody. Hiob strasznie cierpi pod każdym względem. Ludzie nie rozumieją, on sam nie rozumie tego, co się dzieje. Jednak czytelnicy mają wgląd w przebieg niebiańskiej narady, na której pojawia się szatan, Boży przeciwnik.
Twierdzi on, że Ziemia należy do niego. A Bóg go pyta, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Szatan zarzuca Bogu, iż Hiob służy mu tylko dlatego, że Bóg mu błogosławi. Bóg mówi, wiem, że mogę zaufać Hiobowi i pozwala szatanowi sprowadzić na niego nieszczęścia. Hiob o tym nie wiedział. My dowiadujemy się o tym z Pisma Świętego. Puja, powiedz nam o trzech przyjaciołach, którzy przybyli, aby go pocieszyć. Trzej przyjaciele Hioba towarzyszyli mu w żałobie przez 7 dni, nic nie mówiąc. W końcu podzielili się z nim swoimi poglądami na temat tego, dlaczego cierpiał. Jeden z nich nawet powiedział, że Bóg i tak potraktował go ulgowo, że zasługuje na dotkliwszą karę. Dziękuję. Nie daj Boże, żeby ktoś z nas miał cierpieć tak jak Hiob. Jedno jest pewne, Bóg wzywa nas, abyśmy doradzali, okazywali przyjaźń, abyśmy mieli słowo zachęty dla bliźnich w trudnym położeniu. Zobaczmy, co Pismo Święte mówi o tym, jak mądrze wykorzystywać słowa, jak mówić to, co trzeba w odpowiednim czasie. Marcus, Przypowieści Salomona, rozdział 10, wiersz 19. Pismo Święte uczy, jak wypowiadać właściwe słowa w odpowiednim czasie. Czytam z Biblii Warszawskiej. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Jeszcze jeden cytat Joshua. Przypowieści, rozdział 17, wiersz 27 i 28. Czytam z Biblii Warszawskiej. Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta. Czego Salomon uczy nas w kwestii oszczędności w słowach? W drugim rozdziale Księgi Hioba czytamy, że jego przyjaciele po prostu z nim byli. Okazali mu miłość, towarzysząc mu w żałobie. Mędrzec mówi, że jeśli nie możemy powiedzieć nic odpowiedniego, to lepiej nic nie mówić. Ale językiem ciała możesz wyrazić troskę. Jeśli uronisz łzę z kimś, kto płacze, może to być dla tej osoby wyraz największej troski. Jeśli nie masz nic dobrego do powiedzenia, to lepiej nie mów nic. Niestety, pocieszyciele Hioba nie zdawali sobie sprawy, że nie mają nic dobrego do powiedzenia. Uważali, że dzielą się ze swoim przyjacielem mądrością. Otwórzmy 5 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona. Nicole, rozdział 5, wiersz 1 i 2. Zobaczmy, dlaczego lepiej za dużo nie mówić i zastanowić się, zanim otworzymy usta. Księga Koheleta, rozdział 5, 2, pierwsze wersety. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Nie bądź pochopny w słowach, a serce Twe niechaj nie będzie zbyt skore, by wypowiedzieć słowo przed obliczem Boga, bo Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi. Przeto niech słów Twoich będzie niewiele, bo z wielu zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielości słów. Czego uczą nas słowa? Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi. Właściwej perspektywy. Otóż to, nie znamy całej historii. Czasami jesteśmy bardzo szybcy. Od razu mamy coś do powiedzenia, ale kaznodzieja przypomina, że nie dysponujemy pełnym obrazem rzeczy. Nieraz trzeba poczekać, aż otrzymamy mądrość od Boga, żeby powiedzieć coś odpowiedniego. Jonathan? To koreluje z tym, co zrobił szatan, chcąc zająć miejsce Boga. W czasach końca też jest potęga symbolizowana przez bestię, która chce zająć miejsce Boga. My również możemy żywić takiego samego ducha. Missy? Słowem możemy kogoś zniszczyć albo podźwignąć.
Wiemy, jakich słów użyć, wiemy też, kiedy milczeć, jeśli jesteśmy prowadzeni Duchem Bożym. To prawda, zechciałabyś odczytać list do Kolosan, rozdział 4, wiersz 6? Przytoczmy kilka fragmentów z Nowego Testamentu. Dowiedzmy się, do czego zachęca apostoł Paweł, który wiele podróżował, który sam doświadczył wielu ciężkich prób i z pewnością znalazł się w sytuacjach, kiedy musiał wypowiedzieć właściwe słowa we właściwym czasie. Oto rada apostoła Pawła, list do Kolosan, rozdział 4, wiersz 6. Czytam z Biblii Poznańskiej. Niech wasza mowa będzie zawsze serdeczna, treściwa, uwzględniająca umiejętność udzielenia każdemu właściwej odpowiedzi. Właściwa odpowiedź dla każdego. Jak to możliwe, skoro nie mamy odpowiedniej perspektywy? Bóg jest w niebie, my na ziemi, więc nie wiemy wszystkiego. Przyjaciele Hioba pojawili się, gdy wszystko się już wydarzyło, a i tak ich pociecha była niewiele warta. Skąd wziąć właściwe słowa? Marcus? Wspomnieliśmy, że apostoł Paweł dużo podróżował. Widzimy, że identyfikował się nie tylko z uczonymi w piśmie, ale także z ludźmi niewykształconymi. Możemy działać pod wpływem Ducha Świętego, jeśli tylko Go o to poprosimy. A wtedy wiemy, co powiedzieć w określonych okolicznościach. Wtedy jesteśmy ludźmi, którzy potrafią się znaleźć w każdej sytuacji. Nie mamy pełnego obrazu, ale Duch Święty z pewnością go ma. W trzecim rozdziale listu do Kolosan czytamy: tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Angażując się w jakąś sytuację, zamiast polegać na własnym rozumie, proszę: Boże, pokaż mi, co mam zrobić, bo pragnę odzwierciedlać Twój charakter, Twoją miłość, Twoją mądrość. Może nie powiem nic, tylko z kimś pobędę. A jeśli już coś mówię, zauważyłem, że im bardziej karmię swoje serce i swój umysł Słowem Bożym, tym częściej w trudnych sytuacjach nie wypowiadam swoich słów, ale to Duch Święty podpowiada mi Słowo Boże. Najpierw jednak muszę je poznać. Dziękuję, pastorze. Zwróćmy uwagę na dwie kolejne rady apostoła Pawła. Jedna z nich zapisana jest kilka wersetów wcześniej, przed słowami o mowie treściwej zaprawionej solą. Jamie, list do Kolosan, rozdział 4, od wiersza 2 do 4. Czytam z Biblii Warszawskiej. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił, jak powinienem. Inne przekłady mówią tak wyraźnie, jak powinienem, oraz zgodnie z moim obowiązkiem. Czy apostoł Paweł znał prawdę o Jezusie Chrystusie? Tak. A mimo to modlił się, aby mógł wypowiadać właściwe słowa, mówić jasno. Co więcej, prosił Kolosan, aby się za niego modlili, aby wypowiadał właściwe słowa. Jakże ważna jest więź z Bogiem, nawet jeśli to nie my przechodzimy próbę. Bóg udziela nam mądrości, abyśmy wiedzieli, kiedy przemówić i co powiedzieć. Charity? Ten cytat zaczyna się słowami: w modlitwie bądźcie wytrwali. Jeśli cały czas pozostajemy w łączności z Bogiem, to Duch Święty nami kieruje, pozwalając nam mówić tylko to, co trzeba. Missy? Żyjąc na tej ziemi, Jezus był najbardziej bystrym człowiekiem. Nikt nie mógł się z Nim równać. Ludzie napełnieni Duchem Świętym, tacy jak Szczepan, nikt nie mógł sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Ci ludzie byli napełnieni Duchem Boga.
Jesteśmy pustymi naczyniami, dlatego potrzebujemy napełnienia Duchem Świętym, aby wypowiadać właściwe słowa. Czy moglibyście opowiedzieć o tym, jak ktoś wypowiedział do was właściwe słowa we właściwym czasie? Jak one ubłogosławiły wasze życie? Puja? Miałem wtedy 12 lat. Do mojego miasta przyjechał pastor. Prowadził wykłady z proroctw biblijnych. Co wieczór uczestniczyłem w tych spotkaniach. Podziwiałem tego pastora. Myślałem, chciałbym być taki jak on. Chciałbym w różnych miejscach głosić Boże Słowo. Po ostatnim wykładzie poszedłem się z nim pożegnać. Gdy z nim rozmawiałem wcześniej, powiedziałem mu, że chciałbym być taki jak on. Podczas ostatniego spotkania powiedział, młody człowieku, pamiętaj, że kiedyś zostaniesz pastorem. To były właściwe słowa wypowiedziane w odpowiednim czasie. Zawsze chciałem być taki jak on i teraz, chwała Bogu, jestem pastorem młodzieży. Duch Święty wiedział, że to były słowa zachęty, których wtedy potrzebowałeś. Dzięki łączności z Duchem Świętym wiemy, kiedy się odezwać. Dlaczego w tym porównaniu potrzebny jest jeszcze jeden czynnik? Dlaczego powinniśmy wypowiadać właściwe słowa we właściwym czasie z miłością? Dlaczego miłość jest tak ważna? Tylko Bóg ma prawo kogokolwiek sądzić. Więc jeśli nie mówimy czegoś z miłością, nasz słuchacz może czuć się osądzony. A nie takie jest nasze zadanie. Mamy odzwierciedlać miłość Chrystusa tak, aby wzmocnić tego, kto nas słucha. I dlatego, że miłość to charakter Boga. Jeśli proszę, aby Bóg przeze mnie świecił, to widać będzie Jego miłość, gdyż Bóg jest miłością. Ważne jest nie tylko odpowiednie sformułowanie, ale także sposób Jego wypowiedzenia. Otwórzmy 4 rozdział listu do Efezjan i odczytajmy wiersze 14 i 15. Zobaczmy, dlaczego miłość jest tak ważna. Jonathan, list do Efezjan, rozdział 4, wiersz 14 i 15. Czytam z Biblii Warszawskiej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Amen. Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Chcemy być podobni do Chrystusa, który mówił z miłością, więc też tak powinniśmy czynić. Mowa jest również o rozwoju. Pomyślmy o dzieciach. Gdy zwracamy się do nich uprzejmie, świetnie się rozwijają, ale gdy mówimy do nich szorstko, upadają na duchu. Na przykład wspomniany pastor z miłością zachęcił Puję do podjęcia służby pastorskiej. Jonathan? Apostoł łączy mówienie prawdy z miłości z poczuciem bliskich więzi w ciele Chrystusowym. Gdy wytykamy innym ludziom błędy, najczęściej separujemy się od nich. Oni do nas nie należą, ale jeśli zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy częścią tego samego ciała, że jedni są słabsi, a inni silniejsi, to z czułością wyciągamy dłoń do drugiego człowieka, aby go podnieść, a nie odciąć od siebie. Chodzi o społeczność miłości. Joshua? Jakiś czas temu w szkole spotkałem chłopaka, który mył podłogę. Zagadnął mnie i powiedział mi o swojej zmarłej ciotce. Uważał, że patrzy na niego z nieba. Mówił, że czuje jej obecność, że ona kieruje jego życiem. Zapytałem, na jakiej podstawie tak twierdzisz? Starał mi się to wyjaśnić. Ja zadawałem pytania, aby pomóc mu zrozumieć, na czym opierają się jego przekonania. Nie powiedziałem, to nieprawda, Biblia mówi inaczej. Takie podejście sprawia, że ludzie sami zadają sobie pytania.
Skąd wzięły się moje przekonania? Dlaczego wierzę w to, co wierzę? Ten chłopak zrozumiał, że jest z nim Duch Święty i że to on go prowadzi. Wspaniałe świadectwo. Chcemy wypowiadać z miłością właściwe słowa we właściwym czasie. Wróćmy teraz do historii Hioba. Zobaczmy, co się dzieje, gdy mówimy właściwe słowa w nieodpowiednim czasie i jak przez to cierpi ten, kogo chcemy podnieść na duchu. Jason, Księga Hioba, rozdział 15, wiersze od 14 do 16. Jest to zapis słów Elifaza, jednego z przyjaciół Hioba. Wypowiadanie prawdy w niewłaściwym czasie to błąd. Czytam z Biblii Warszawskiej. Czymże jest człowiek, że miałby być czysty? Czymże zrodzony z niewiasty, że miałby być sprawiedliwy? Jeżeli nawet swoim świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach, to tym bardziej ohydny i zepsuty jest człowiek, który pije nieprawość jak wodę. Czy jest jakaś prawda w tym, co mówi Elifaz? Tak. Człowiek miałby być czysty? Pismo Święte uczy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, tylko Bóg. To prawda, ale na czym polegał błąd Elifaza? Wybrał zły moment na to, żeby mówić o upadku ludzkości, skoro zwracał się do kogoś tak udręczonego. Znów jakby mówił, to twoja wina. Nie powiedział, mnie też brakuje chwały Bożej. Raczej mówił, mnie idzie całkiem dobrze, a twój stan jest straszny. Nie znamy wszystkich szczegółów, ale wiemy, że Bóg sprowadził na ciebie te nieszczęścia. Jak wspomniał Jonathan, zamiast budować społeczność miłości, separuje się i wynosi się nad Hioba, poniża go. A teraz Księga Hioba, rozdział 18, kolejny przyjaciel, który chciał mu pomóc. Charity, Księga Hioba, rozdział 18, wiersz 5 i 6 i 21. Czytam z Biblii Warszawskiej. A jednak światło bezbożnego gaśnie i nie świeci się płomień jego ogniska. Światło w jego namiocie przyćmiewa się, a lampa jego gaśnie nad nim. Tak to jest z mieszkaniem bezbożnika. Tak jest z domem tego, który nie zna Boga. Co Bildad miał na myśli, mówiąc, światło bezbożnego gaśnie? Śmierć. Światło to metafora życia. Czy to prawda, że bezbożnych spotyka śmierć? Tak. Co jeszcze jest prawdą? Że śmierć dotyka również sprawiedliwych. Śmierć spotyka każdego. Jeśli nasz Pan nie powróci wcześniej, wszyscy umrzemy. To były prawdziwe słowa w nieodpowiednim czasie. Widzisz, Hiobie, jesteś bliski śmierci. Musisz być człowiekiem bezbożnym. Prawda jest taka, że ten, kto się urodził, umrze. Nasze życie w końcu gaśnie. Dlaczego to był nieodpowiedni czas na takie słowa? Zadajesz sobie pytanie, co w życiu jest najbardziej bolesne. Byłbym zdruzgotany, gdybym stracił rodzinę, zdrowie, gdyby moja żona była pogrążona w depresji. I wtedy ktoś mi mówi, ty nawet nie znasz Boga. Bildad powiedział, tak jest z domem tego, który nie zna Boga. Powiedzieć coś takiego człowiekowi, którego Bóg nazwał nienagannym, to największa możliwa obelga. Nathan? Ja widzę to nieco inaczej. Mówiąc światło bezbożnego gaśnie, Bildad mógł mieć na myśli kres pomyślności Hioba. Światło bezbożnych płonie przez jakiś czas, ale w końcu nadchodzi ich kres, bo czeka ich sąd. Niekoniecznie chodzi tu o śmierć.
Jaskrawe światło Twojego świadectwa i błogosławieństw zgaśnie, bo Bóg zna Twoje serce. Buja? Jego słowa mogły także znaczyć to, że Bóg opuścił Hioba. W Psalmie 119, w wierszu 105 czytamy: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Innymi słowy, Bóg cię porzucił. Twoja ścieżka to nie w ciemnościach. Nie prowadzi cię Boże światło. To prawda, powodzenie nie trwa wiecznie, a Bóg karze niegodziwych. To były prawdziwe twierdzenia, ale wypowiedziane nie w porę. Dowiedzmy się, jaki miały one wpływ na Hioba. Marcus, Księga Hioba, rozdział 19, wiersz 1 i 2. Czytam z Biblii Warszawskiej. Wtedy odpowiedział Job i rzekł: Jak długo będziecie dręczyć moją duszę i gnębić mnie słowami? King James Version mówi: Jak długo będziecie rozbijać mnie na kawałki swoimi słowami? Ktoś z was powiedział, że słowa mają moc. Stare przysłowie głosi: mów choć do woli, od słów nie boli. Ale to nie jest prawda. Przemoc emocjonalna może być nieraz bardziej bolesna niż przemoc fizyczna. To, co mówisz swojemu małżonkowi, dziecku, przyjacielowi, rodzeństwu. Hiob woła: przyszliście mnie pocieszyć, ale wasze słowa mnie druzgocą. Wydaje mi się, że przyjaciele Hioba winni byli bluźnierstwa. W sercu człowieka może czytać tylko Bóg. Ci ludzie uważali, że są w stanie to zrobić i wyrządzili Hiobowi wielką krzywdę. Jak możemy być pewni, że wypowiadamy właściwe słowa w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie? Nie wydaje mi się, że przyjaciele Hioba przyszli, żeby go pognębić. Chcieli mu pomóc. Uważali, że ukrywa jakiś grzech. Mów, Hiobie, wiem, że coś ukrywasz. To boli, ale ci pomożemy. Wyznaj swój grzech. Jak możemy uniknąć takiej sytuacji? Joshua? Powinniśmy starać się zrozumieć, przez co przechodzi ta osoba, czego akurat potrzebuje. W czasach Hioba nie było Biblii, ale obecnie mogę zapytać, co się dzieje w twoim życiu? Zobaczmy, co mówi o tym Biblia. Nie przyjmuję żadnych założeń. Najpierw staram się zrozumieć, co się dzieje w życiu tej osoby. Nicole? W poprzednich lekcjach mówiliśmy o żywej więzi z Chrystusem. To dzięki tym relacjom wiemy, co, kiedy i jak powiedzieć. To Chrystus nas prowadzi, a nie my sami siebie. Stephanie, powinniśmy modlić się, i jeszcze raz modlić się. Boże, co chcesz, żebym powiedziała? Uwielbiam obietnicę zapisaną w 33 rozdziale Księgi Jeremiasza. Bóg mówi: wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Bóg chce, żebyśmy milczeli, kiedy trzeba, ale chce nam też powiedzieć, co mamy mówić. Łączność z Bogiem ma zasadnicze znaczenie, bo sami z siebie nie jesteśmy tak bystrzy. Bóg może działać przez nas w cudowny sposób, jeśli łączy nas z Nim żywa więź. A oto zapisana przez Jakuba praktyczna rada, którą możemy zastosować w takich sytuacjach. List Jakuba, rozdział 1, wiersze 19 i 20. Marianela, zechciałabyś odczytać te teksty? Czytam z Biblii Warszawskiej. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania. W takiej sytuacji powinniśmy słuchać, co ma nam do powiedzenia Duch Święty o tej osobie, o tym, co się dzieje. Powinniśmy także wysłuchać tej osoby, aby zrozumieć jej położenie, a nie skory do mówienia. Wiadomo, że często nie od razu mamy właściwą odpowiedź. A teraz zobaczmy, co to znaczy być nieskorym do gniewu.
Na scenie pojawia się jeszcze jeden pocieszyciel o imieniu Elihu. Jest bardzo zagniewany. Słowa same cisną mu się na usta. Czasami jesteśmy świadkami sytuacji, które nas denerwują. Denerwują nas znajomi albo jakieś wydarzenia. Czujemy, że musimy coś powiedzieć, ale czytamy, że nasz gniew nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Dlatego powinniśmy zważać na nasze słowa, pozwolić Duchowi Świętemu kierować naszą mową. Przyjrzyjmy się postaci Elihu, który uniósł się gniewem. W zdenerwowaniu powiedział coś Hiobowi. Charity, Księga Hioba, rozdział 32, dwa pierwsze wersety. Czytam z Biblii Gdańskiej. A gdy przestali, oni, trzej mężowie, odpowiadać Jobowi, przeto że się sobie zdał być sprawiedliwym, wtedy się rozpalił gniewem Elihu, syn Barachela, Buzytczyka z rodu syryjskiego. Przeciw Jobowi się rozpalił gniewem, iż usprawiedliwiał duszę swoją więcej niż Boga. Czy Elihu właściwie ocenił Hioba? Trzej przyjaciele przestali mówić. Hiob powiedział, ile mógł w swojej obronie. Elihu, najmłodszy z grupy, czekał na swoją kolej. Bardzo rozgniewał się na Hioba, bo według niego Hiob bardziej usprawiedliwiał siebie niż Boga. Jonathan? Elihu nie rozumie tej sytuacji. Jest młodym człowiekiem, może nie poznał jeszcze całej głębi życia i dlatego postrzega je w sposób nazbyt uproszczony. Oczywiście to prawda, że dobrze jest usprawiedliwiać Boga, ale Elihu umniejsza cierpienie Hioba, każąc mu jedynie usprawiedliwiać Boga. Czy gniew Elihu na Hioba za to, że się bronił, był usprawiedliwiony? Myślę, że Jonathan ma rację. Elihu widzi tylko wycinek dyskusji. Nie wie, że Bóg nazwał Hioba nienagannym i prawym. Nie słyszał słów patriarchy, Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Oraz nawet gdyby mnie zabił, będę mu ufał. Więc włazi Hiobowi z butami w życie i z ustami skorymi do mówienia. Okazuje się, że Elihu zapłonął gniewem nie tylko na Hioba, ale także na jego przyjaciół za to, że kiepsko bronili Boga. Joshua, rozdział 32, wiersze od 3 do 5. Czytam z Biblii Warszawskiej. Zapłonął także gniewem na trzech jego przyjaciół, że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępili Joba. Elihu więc czekał, gdy oni z Jobem rozmawiali, ponieważ byli starsi od niego. Lecz widząc, że ustom tych trzech mężów brakło odpowiedzi, Elihu zapłonął gniewem. Czy gniewaliście się kiedyś, czując, że powinniście bronić Boga? A może znacie takie osoby, które uważają, że muszą bronić Boga? Twoja odpowiedź jest kiepska, ja potrafię dać lepszą. I wychodzi z siebie. Wygląda na to, że Elihu, jako młody, żarliwy człowiek, uważa, że starsi zawiedli Boga. Gotowy jest dzielić się swoją mądrością i dokładnie wszystko naświetlić. Nie znamy jeszcze treści jego słów, ale smutne jest to, że już samym sposobem mówienia Elihu przedstawia charakter Boga w niewłaściwym świetle. To ważna lekcja dla nas. Skoro Bóg jest Bogiem współczucia, miłosierdzia i łaskawości, to, jak coś mówimy, jest równie ważne, jak to, co mówimy. To prawda. Księga Hioba, rozdział 32, od wiersza 18 do 20. Zobaczmy, jak Elihu opisuje siebie. Marianella? Jak łatwo Elihu zapłonął gniewem, zamiast się zastanowić i poskromić swoje zapędy.
not even slow to anger, but he easily, and so sometimes. Rada jest taka, żebyśmy nie byli skorzy do gniewu. Nasze reakcje zależą od naszej osobowości, ale powinniśmy być w stanie je kontrolować. Situation, but I'll read verse 18 through 20. Yes. Czytam z Biblii Warszawskiej. Bo jestem pełen słów, duch rozsadza mnie w moim wnętrzu. Oto moje wnętrze jest jak moszcz, który nie ma ujścia, grozi pęknięciem jak nowe bukłaki. Dlatego muszę mówić, aby sobie ulżyć, otworzę swoje wargi i odezwę się. Doskonały przykład kiepskiej samokontroli. Przyznaję, że musi mówić, aby sobie ulżyć. Zaraz, to zapomniał, że tam siedział cierpiący Hiob? Jeśli ktoś potrzebował ulgi, to właśnie on. A Elihu mówi, muszę to zrzucić z serca, żeby mi ulżyło, nie zważając, że jego słowa mogą zranić przyjaciela. Usprawiedliwia swoje zachowanie. Joshua? Gdy, jak to się mówi, poznałem prawdę, bardzo żarliwie podchodziłem do tego, czego się dowiedziałem. Dzieliłem się tym w sposób wojowniczy. Chciałem głosić Słowo Boże, ale ponieważ robiłem to w niewłaściwym duchu i w nieefektywny sposób, wielu ludzi zraziło się do tego, o czym mówiłem. Powinniśmy rozumieć, że nie zawsze jest odpowiedni czas na to, żeby coś powiedzieć. Lepiej dobrze pomyśl, zanim się odezwiesz. Puja? Najczęściej uważamy, że to, co robimy, jest właściwe. Myślę, że Elihu też był święcie przekonany, że postępuje właściwie, że powiedział to, co trzeba w odpowiednim czasie. Powinniśmy być ostrożni. Nawet jeśli się nam wydaje, że mówimy to, co trzeba, czas może być nieodpowiedni. Otwórzmy 33 rozdział Księgi Hioba. Posłuchajmy, co Elihu miał do powiedzenia. Trzy pierwsze wersety. Jason, zechciałbyś odczytać te teksty? Czytam z Biblii Romaniuka. Job chapter 33, verses 1 through 3. A ty, Hiobie, posłuchaj słów moich, nadstaw swoich uszu na to, co ci powiem. Otworzyłem już moje usta, język mój uniósł się ku podniebieniu. Prawe są słowa mego serca, czysta mądrość płynie z ust moich. I jeszcze werset 9. Księga Hioba, rozdział 33, wiersz 9. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Czysty jestem, bez grzechu, niewinny i nie mam zmazy. No proszę. Elihu cytuje tu Hioba, bo w wersecie 8 mówi, tyś mówił, do moich uszu słyszałem dźwięk twoich słów. Hiobie, mówisz, że jesteś czysty. Jakże ważna jest pokora, gdy otwieramy usta. Gdy chcemy reprezentować Boga, musimy być pokorni. Wcześniej czytaliśmy, że Bóg jest w niebie, a ja jestem na ziemi. To sprowadza naszą pozycję do właściwych proporcji. Trzej przyjaciele Hioba starali się racjonalnie uzasadnić jego położenie. Gdy zaczął się bronić, twierdząc, że nie jest winny skrytego grzechu, odezwała się ich duma. Przecież podany przez nas powód jest niepodważalny. Nie będąc w stanie tego dowieść, wdali się w spór z Hiobem. Elihu, patrząc na to wszystko, też unosi się dumą. Wasze dysputy do niczego nie doprowadziły, bo nie wymogliście na nim wyznania grzechów. Więc grzmi na nich. Czytając to sprawozdanie, myślę sobie, a może by tak któryś z nich w pokorze poprosił Boga, Panie, kieruj moim językiem. Elihu wykorzystuje słowa Hioba przeciwko niemu samemu. Przedrzeźnia go. Dochodzi do tego, że nie stara się już znaleźć odpowiedzi na pytania, ani podnieść Hioba na duchu. Staje się prześmiewcą.
Hiob cierpi fizycznie, zmaga się z pytaniami natury duchowej, a ci, którzy przyszli, aby go pocieszyć, wykorzystują jego słowa przeciwko niemu. Hiobie, mówisz o tym wszystkim, ale czy to rzeczywiście jest prawda? Jason? W wersecie 9 go przedrzeźnia. A wcześniej sam o sobie powiedział, to raczej ja jestem prawy i mądry. Jakby chciał przeciwstawić siebie Hiobowi. Hiob to ten zły, a ja ten dobry. To jest ostatnia rzecz, jaką chcielibyśmy usłyszeć, będąc w ciężkich tarapatach. Cierpiąc, nie chcę słuchać porównań do twojego życia, o tym, jak to tobie się udało uniknąć różnych trudnych sytuacji. Ponieważ brakowało im pokory, angażowali się w potyczki słowne, wet za wet. Jak przerwać ten zaklęty krąg? Zwróć się do Boga, proś Go o Jego mądrość i Jego słowa prawdziwej zachęty. Elihu czekał, aż trzej przyjaciele zamilkną. Myślał, że ma do powiedzenia coś wyjątkowego, ale wiele myśli się powtarza. Przejdźmy na chwilę do końca tej historii. Księga Hioba, rozdział 42, wiersz 7. Gdy Bóg w końcu wypowiada się w tej sprawie, udziela przyjaciołom nagany, ale jednych wspomina, a innych pomija milczeniem. Marcus, Księga Hioba, rozdział 42, wiersz 7. Czytam z Biblii Warszawskiej. A gdy Pan wypowiedział do Hioba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Oto bezpośrednie przytoczenie słów Boga, który udziela nagany trzem przyjaciołom Hioba, ale o Elihu nie wspomina. Niektórzy doszli do wniosku, że jego podejście było właściwe, że właśnie tak powinniśmy postępować. Wróćmy jednak do tekstów, w których jego podejście budzi wątpliwości. To, co mówił, mogło być prawdą, ale wypowiedzianą w nieodpowiednim czasie. Zobaczmy, jakie błędy popełnił Elihu, zwracając się do Hioba. Charity, Księga Hioba, rozdział 34, wiersze od 10 do 12. Czytam z Biblii Romaniuka. Job 34:10 through 12. Therefore, listen to me. Posłuchajcie mnie tedy, rozumni mężowie. Nigdy Bóg nieprawości nie czyni, a Wszechmocny nie łamie prawa. Człowiekowi zaś oddaje dokładnie według uczynków jego i odpłaca każdemu za to, co uczynił. O nie, nie czyni Bóg bezprawia, nie popełnia Wszechmocny grzechu. Chociaż Bóg nie wymienia Elihu przy okazji nagany udzielonej trzem przyjaciołom, wydaje się, że ten człowiek dzielił z nimi te same odczucia. Zasłużyłeś sobie na to. Skoro Bóg cię karze, musiałeś sobie czymś na to zasłużyć. Jeszcze jeden cytat. Księga Hioba, rozdział 34, od wiersza 35 do 37. Stephanie? Czytam z Biblii Warszawskiej. Hiob mówi nierozsądnie, a jego słowa są nierozważne. Niechże będzie Hiob bezustannie doświadczany, gdyż odpowiada jak ludzie złośliwi. Dodaje bowiem odstępstwo do swojego grzechu, urąga głośno pośród nas i coraz więcej mówi przeciwko Bogu. Chyba już słyszeliśmy wcześniej te słowa. Niechże będzie Hiob bezustannie doświadczany, czyli zasługujesz na jeszcze bardziej dotkliwą karę. Nie takiej zachęty oczekujesz, gdy jesteś przygnębiony. Myślę, że warto było zwrócić uwagę na te teksty, bo niektórzy uważają, że podejście Elihu było właściwe, skoro nie został imiennie skarcony przez Boga. Bóg udzielił nagany trzem przyjaciołom Hioba, ponieważ ich słowa nie odpowiadały rzeczywistości. Elihu wyrażał się o Hiobie tak samo, a nawet gorzej, więc automatycznie podlegał takiej samej naganie.
Elihu is by default included because he was taking. Być może Bóg w swojej łasce nie wspomniał tego gniewnego młodego człowieka, ale słysząc te słowa, Elihu pewnie zrozumiał, że też był w błędzie. Jonathan? Zawsze zastanawiała mnie jedna rzecz. Gdy Bóg w końcu przemawia, wydaje się, że podąża prawie tym samym torem, co Elihu. Przyjrzyjmy się temu. Mam zanotowane, żeby odczytać słowa z Księgi Hioba, rozdział 37, wiersze 23 i 24. Są to ostatnie słowa Elihu tuż przed odpowiedzią, jakiej Bóg udzielił Hiobowi. Elihu był rozgniewany i powiedział wiele rzeczy w nieodpowiednim czasie, ale powiedział też coś, co jest warte odnotowania. Marianela, wiersze 23 i 24. Czytam z Biblii Warszawskiej. Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa. Dlatego niechże boją się go ludzie, wszakże on nie zważa na tych, którzy o swojej mądrości wiele myślą. Wiele się tu dzieje. Elihu był rozgniewany, powiedział różne rzeczy w nieodpowiednim czasie i miał ostatnie słowo, zanim Bóg przemówił. I w tej ostatniej wypowiedzi robi coś innego. Zwraca uwagę Hioba na Bożą dobroć. W pewnych rzeczach się mylił, ale potwierdza, że Bóg jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość. Po tym oświadczeniu Bóg odpowiada spośród zawieruchy, o czym będzie mowa w kolejnej lekcji. Jednej rzeczy powinniśmy nauczyć się od Elihu. Może nie zawsze powiemy to, co trzeba w odpowiednim czasie, ale powinniśmy trzymać się tego, co wiemy o Bogu. O Jego charakterze, o Jego dobroci i łasce. Gdy masz wiele pytań, ta świadomość daje Ci poczucie bezpieczeństwa. Szkoda, że nie mamy wideo. Mogło być tak, że Bóg powiedział: bardzo dobrze, Elihu, pozwól, że będę kontynuował. Albo powiedziałeś już wystarczająco dużo. Zarówno z opisu, jak i z Jego własnej wypowiedzi wiemy, że mówił w gniewie, a nie taki jest charakter Boga. Wyobrażam sobie, że Bóg powiedział: wystarczy już tej mowy. Teraz ja będę mówił. Pragnę odzwierciedlać Boży charakter, odnosząc się do cierpiących. Co ciekawe, w tej całej mowie tak zwanego pocieszenia i tak zwanej mądrości o kimś pocieszyciele Hioba nie wspomnieli ani razu. Przypomnijcie sobie, jak zaczęła się ta historia i kto stawiał Hiobowi zarzuty na niebiańskiej naradzie. Szatan. Bóg jest w niebie, a my na ziemi. Przyjaciele Hioba nie mieli pełnego rozeznania sytuacji. Tak naprawdę powinni atakować Bożego przeciwnika. Jest to dla nas kolejne przypomnienie, że nie wiemy wszystkiego. Wiele słów skierowano przeciwko Hiobowi, niektóre także przeciwko Bogu, a prawdziwy wróg pewnie się z tego śmiał albo kibicował im, mając nadzieję, że złamią ducha Hioba. Kolejny przykład. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, wiersze 22 i 23. Przyjaciel, apostoł Piotr, chciał dodać Chrystusowi otuchy, ale wypowiedział niewłaściwe słowa w nieodpowiednim czasie. Nicole, odczytałabyś te dwa wersety? Czytam z Biblii Warszawskiej. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie. Nie przyjdzie to na ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Za co Chrystus zganił Piotra? Nie wydaje mi się, że Jezus nazwał Piotra szatanem. Raczej widział, co się dzieje za kulisami. My wiemy to, czego nie wiedział ani Hiob, ani jego przyjaciele.
Jezus dostrzegał to, co było poza człowiekiem, który manipulował wróg. Piotrze, ty nie jesteś wrogiem. Jest nim ten, który tobą manipuluje, aby odwieść mnie od tego, co mam czynić zgodnie z wolą Ojca. Chrystus miał zrealizować wielki cel. Wcześniej, w tym samym rozdziale, Jezus zapytał uczniów, za kogo ludzie mnie uważają? Piotr w mocy Ducha Świętego oświadczył, ty jesteś Chrystus. Od tej pory Jezus tłumaczył uczniom, że musi wiele wycierpieć, że Jego misja nie wiąże się z ziemską chwałą, ale z krzyżem i cierpieniem. Wtedy Piotr próbował pokrzepić swojego przyjaciela, mówiąc, nie, ty nie umrzesz. Apostoł chciał podnieść Jezusa na duchu, ale nie rozumiał sytuacji. Zatem sam Chrystus miał przyjaciela, który wypowiedział niewłaściwe słowa w nieodpowiednim czasie. Pytanie, jak możemy stać niewzruszenie bez względu na to, jak zaciekły jest bój albo jak kiepskiej rady udzielili nam nasi bliscy. Potrzebujemy pokrzepienia, potrzebujemy przyjaciół, ale oni nie zawsze wiedzą, co powiedzieć. Jak można wytrwać? Marcus? Jeśli można, zacytowałbym fragment natchnionych pism, a dokładniej przypowieści Chrystusa, strona 34. Walka wzmacnia duchowe życie. Dobre przetrwanie próby rozwinie stanowczość charakteru i duchowe dary łaski. Doskonały owoc wiary, miłość, łagodność często dojrzewają najlepiej w chmurach burzy i mroku. Powinniśmy w pełni polegać na Jezusie Chrystusie. Gdy nie znamy odpowiedzi, wołajmy do Niego. A gdy spotkamy przygnębionego przyjaciela, miejmy dla niego słowo pokrzepienia. Nawet jeśli wszystkiego nie rozumiemy, możemy potwierdzić, że Bóg jest dobry i że przeprowadzi nas przez każdą burzę. Bez względu na to, co mogą nam powiedzieć nasi przyjaciele, wiemy, że Bóg jest z nami. Duch Święty jest z nami. Jeśli się Go trzymamy, On pomoże nam przetrwać każdą próbę. Dziękuję. Co za wspaniałe studium. Może teraz przechodzicie próbę i właśnie tego potrzebujecie. Może oglądając ten program powiedziałaś, to jest coś dla mnie. Pokrzepiają nas słowa samego Boga. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bóg wzmacnia nas, objawiając w nas działanie swojej mocy. Módlmy się o to doświadczenie. Chcę być pocieszycielem, który naprawdę odzwierciedla charakter kochającego Boga. A wy? Niech Bóg posługuje się nami w dzieleniu się Jego słowami zachęty. Ojcze w niebie, czasami ludzie są bardzo szczerzy, ale błądzą. To, co mówią, zamiast pomagać, rani. Pragniemy mieć z Tobą taką więź, aby przepływała przez nas Twoja miłość, aby objawiał się w nas Twój charakter, aby nasi bliźni byli ubłogosławieni Twoim życiodajnym słowem. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólne zajęcia. Jeśli uważacie, że kogoś strasznie skrzywdziliście, proście Boga o przebaczenie, o napełnienie Jego miłością. Szukajcie łączności z Nim i bądźcie Jego narzędziami. Z miłością w sercu nieście błogosławieństwo otaczającym Was ludziom. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.